Cześć, tu Chris, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie filmik na temat nagrywania płyt CD audio, na przykład do radia samochodowego. Jeszcze wiele takich radyjek w samochodach jeździ, a więc zaczynamy. Jak takie coś nagrać? Przede wszystkim musimy sobie ściągnąć program jakiś do nagrywania. Ja proponuję używać programu Barn Aver Free. Jest to chyba najlepszy program do nagrywania płytek, najprostszy przynajmniej, więc zaczynamy. Mamy nasz programik odpalony. Oczywiście klikamy płytę audio CD. Nie mówię tutaj o płycie z MP3-kami, tylko płycie jeszcze starszego typu. To jest płyta audio CD. Nagrywamy taką płytkę na standardowej płycie, która obsługuje do 74 minut czystego dźwięku. I oczywiście tutaj dodajemy sobie dźwięk w postaci na przykład MP3-ek. Ja tutaj kliknę dodaj. Dodam sobie jakieś przykładowe MP3-ki. Niech będą dwie na razie. Można ich około, zależnie od długości, około 15-20 tutaj wrzucić. Zresztą nam na pewno pokaże, ile mam dostępnego miejsca. Tutaj na dole jest 69 minut dostępne. Ja wrzuciłem około 4 minut dźwięku. I co dalej? Tak naprawdę moglibyśmy kliknąć nagraj, ale to będzie błąd. Nie zrobimy tego. Dlaczego? Jeśli zostawimy taką konfigurację, jak jest ta płyta po prostu nie będzie działać. Może w wielu radyjkach ona nie działać. Musimy zmniejszyć tutaj prędkość nagrywania. Ja proponuję na 4 lub 8. Ja zazwyczaj daję na czwóreczkę. I teraz spokojnie możemy kliknąć nagraj. Klikamy nagraj. Wkładamy płytę CD. Nagrywamy. I tyle. I to jest wszystko. I ta płyta będzie działać. Jeżeli byśmy nagrali ją z prędkością 52, to nawet przy najmniejszej jakiejś nierówności jezdni, a nawet jakbyśmy normalnie jechali po autostradzie, to ta płyta będzie najprawdopodobniej nam przerywać, może rwać. Oczywiście zależy wszystko od nagrywarki, ale z reguły bezpiecznie jest nagrywać z małą prędkością, na przykład na czwóreczce. Wtedy macie bardzo dużą gwarancję, że ta płytka będzie znacznie lepiej wam działać. Mniejsze ryzyko jest, że gdzieś na płycie podczas nagrywania jakieś błędy powstaną. Myślę, że to wszystko. Także dzięki, do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć!